Serdecznie zapraszam do wysłuchania materiału omawiającego kamicę pęcherzyka żółciowego, albowiem zawiera ona wszystkie te wskazówki, które każdy pacjent powinien wiedzieć. Kamica żółciowa polega na wytrącaniu się złogów w obrębie różnych odcinków układu żółciowego, w przewodach wewnątrzwątrobowych, zewnątrzwątrobowych bądź w pęcherzyku żółciowym. W przeważającym odsetku przypadków siedliskiem kamieni żółciowych jest pęcherzyk żółciowy, ale w 17-20% z kamicą pęcherzyka żółciowego współistnieje kamica przewodów żółciowych. Kamica pęcherzyka żółciowego jest jedną z najczęstszych chorób przewodu pokarmowego można ją nazwać chorobą społeczną, gdyż stanowi ogromny problem zdrowotny w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, a także w Polsce, albowiem schorzenie to dotyczy 10 do 12% populacji. Kamica żółciowa nazwana jest chorobą cywilizacji ludności krajów wysoko rozwiniętych. Rozwój ekonomiczny w Japonii w ostatnich 50 latach spowodował wzrost zachorowalności na kamicę z około 3% do prawie 7% całej populacji, podczas gdy niektóre szczepy w Afryce praktycznie na tę chorobę nie zapadają. Na podstawie badań retrospektywnych oceniano rozpowszechnianie kamicy żółciowej w populacji meksykańskiej w latach 1953-1988, a także zachorowalność na kamicę wśród Amerykanów pochodzących z Meksyku. Okazało się, że w latach 50. kamica żółciowa występowała u 12% populacji meksykańskiej. W latach 80., gdy poziom życia ludności uległ poprawie, Kamica występowała już w 15% przypadków, a aż 23% Meksykanów mieszkających kilkadziesiąt lat w Stanach Zjednoczonych miało kamicę żółciową. Wprowadzenie i duża dostępność ultrasonografii badania nieinwazyjnego zwiększyło ilość przypadków wykrytych złogów w pęcherzyku żółciowym. Wieloletnie obserwacje kliniczne wykazały, że 55-60% przypadków kamicy pęcherzyka żółciowego to kamica bezobjawowa. Konsensus europejski ustalony na konferencji w Strasburgu w 1991 roku zalecał leczenie operacyjne tylko objawowej kamicy pęcherzyka żółciowego. Bez objawowej kamicy pęcherzyka żółciowego w ogóle się nie leczy, a podstawowym sposobem leczenia jest cholecystektomia laparoskopowa bądź konwencjonalna. Już od końca XIX wieku badacze upatrywali przyczyn powstawania kamieni w nieprawidłowym składzie żółci. Schorzenie to jest konsekwencją nieprawidłowych stosunków molarnych między lipidowymi składnikami żółci, czyli kwasami żółciowymi, cholesterolem i lecytyną. Jeśli te trzy składniki lipidowe są w odpowiednich proporcjach, mamy żółć prawidłową. I natomiast jeżeli mamy do czynienia z zaburzeniami ich proporcji, to powstaje żółć litogenna przesycona cholesterolem, z której wytrącają się mikrokryształki cholesterolu ulegające sedymentacji do złogu makroskopowo widocznego. Mamy do czynienia z kamicą pęcherzyka żółciowego, bo złogi wytrącają się przede wszystkim w pęcherzyku. Do powstawania żółci litogennej dochodzi w wątrobie. Tam następują zaburzenia w prawidłowym składzie żółci, natomiast pojawianie się złogów w drogach żółciowych lub w pęcherzyku żółciowym jest już skutkiem tych zaburzeń. Poznanie procesu krystalizacji cholesterolu, zaburzeń funkcji mieściówki gładkiej pęcherzyka żółciowego, wydłużenie pasażu jelitowego u pacjentów z kamicą pozwalają zrozumieć patogenezę tej choroby i szukać coraz bardziej skutecznych metod nie tylko leczenia, ale przede wszystkim prewencji. Usuwając pęcherzyk żółciowy ze złogami. Usuwamy skutek zaburzeń w biosyntezie kwasów żółciowych i krystalizacji cholesterolu, ale nie usuwamy samej choroby. Ciągle bowiem nie jest wyjaśnione, dlaczego u jednych osób dochodzi do powstawania wątrobie żółci litogennej, a u innych nie. Dlatego też tak duże znaczenie przypisuje się poznaniu czynników uspasabiających do tworzenia się złogów w pęcherzyku żółciowych, czyli tak zwanych czynników ryzyka kamicy, zwłaszcza tych, które można eliminować. Należy bowiem sądzić, że skuteczne usunięcie czynników ryzyka może mieć znaczenie w profilaktyce nawrotów kamicy, zapobiegać pojawianiu się kamicy przewodów żółciowych u osób, już po cholecystektomii, a w przyszłości zmniejszyć częstość występowania kamicy w populacji ogólnej. Spośród wielu czynników mających wpływ na powstawanie kamicy żółciowej należy zwrócić uwagę na te, na które może mieć wpływ każdy pacjent, a leczący go lekarz powinien mu to uświadomić. Powszechnie wiadomo, że kobiety chorują dwa do trzech razy częściej niż mężczyźni, a szczególnie te kobiety, które wielokrotnie rodziły, jak wydaje się, ta różnica wynika z wpływu hormonów płciowych, a zwłaszcza progesteronu, na zwiększenie wydzielania cholesterolu do żółci oraz na motorykę pęcherzyka żółciowego, powodując zaleganie w nim żółci. Kobiety podlegają działaniu hormonów w fazach cyklu miesięcznego w czasie stosowania do ustnej antykoncepcji. W drugim i trzecim trymestrze ciąży, a także w czasie stosowania hormonalnej terapii zastępczej w okresie postmenopauzalnym. Jak wynika z wieloletnich badań prowadzonych wśród kobiet w Szwecji, antykoncepcja hormonalna prowadzona, zwłaszcza krótko i nieregularnie, a rozpoczęta wcześniej w 14 19 roku życia wybitnie zwiększa ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej u tych kobiet w 40. W pięćdziesiątej dekadzie ich życia. Do czynników mających wpływ na powstawanie kamicy żółciowej, a na które pacjent może wpływać, należy także otyłość, sposób odżywiania oraz prawidłowe leczenie współistniejących chorób metabolicznych, takich jak dyslipidemia bądź cukrzyca. Obserwacje kliniczne wykazują, że kamica żółciowa częściej występuje u osób otyłych, zwłaszcza jeżeli jest to otyłość wieloletnia występująca już w młodości. Otyłość, która występuje przed 25 rokiem życia, jest czynnikiem ryzyka kamicy zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Niewątpliwe znaczenie ma stopień otyłości. Jeśli masa ciała przekracza 10 do 20% masę prawidłową, a zwłaszcza gdy występuje już w 14 do 20 roku życia, wówczas ryzyko powstania kamicy żółciowej w wieku późniejszym u takiej osoby wzrasta kilkakrotnie. Istotnym elementem jest też rozmieszczenie tkanki tłuszczowej. Ryzyko zachorowalności na kamicę żółciową wzrasta przy otyłości brzusznej, czyli wisteralnej. Częste występowanie kamicy żółciowej u kobiet otyłych wiąże się z równoczesnym działaniem kilku czynników: otyłości i jednoczesnego wpływu hormonów płciowych. U osób otyłych występują zaburzenia gospodarki węglowodanowej do jawnej cukrzycy włącznie. Źle kontrolowane zaburzenia gospodarki węglowodanowej, spowodowane nieprzestrzeganiem ustalonej diety, spożywanie pokarmów bogato kalorycznych zawierającej cukry proste lub nadmierne ilości węglowodanów złożonych, dają okresową znaczną hyperglikemię. Udowodnione, że hyperglikemia zmniejsza siłę skurczu pęcherzyka żółciowego i ewakuację z niego żółci, mimo prawidłowo wydzielanej cholecystokininy w efekcie dochodzi do zalegania żółci w pęcherzyku albowiem opróżnianie się pęcherzyka żółciowego w czasie posiłku wynoszące w warunkach prawidłowych nawet 20 do 30% jego pojemności jest ograniczony. Zmniejsza się pula soli żółciowych, przez co żółcie jest bardziej wysycona cholesterolem. Łatwiej dochodzi do wytrącania się mikrokryształków cholesterolu, ich sedymentacji, a więc do powstania złogu makroskopowo widocznego. Długotrwała cukrzyca prowadzi do powstawania neuropatii cukrzycowej, która powoduje zaburzenia w obkurczaniu się pęcherzyka żółciowego i zaleganie w nim żółci. U pacjentów z wysokimi wartościami BMI motoryka przewodu pokarmowego jest stymulowana spożyciem posiłków wysokokalorycznych, a to powoduje przyspieszone opróżnianie się żołądka. Pokarmy szybciej dostają się do dwunastnicy i do juta cienkiego, gdzie stymulują uwalnianie cholecystokininy. Zwiększa się objętość pęcherzyka żółciowego przez rozciągnięcie się jego ścian, ale nie zwiększa się przez to siła skurczu pęcherzyka. W efekcie napływająca do pęcherzyka żółć powoduje tak dużo jego powiększenie, które może być odpowiedzialne za napad bólowy. Niski poziom cholesterolu HDL w surowicy wpływa na częstsze pojawianie się kamicy zarówno kobiet, jak i u mężczyzn. Istnieje bowiem prosta zależność między ilością spożywanych kalorii, a skłonnością do tworzenia się złogów. Spożywanie niektórych pokarmów w nadmiernej ilości, takich jak cukry proste, czekolada, miody lub w zbyt małej ilości nienasycone kwasy tłuszczowe oleje roślinne oliwa powodują zmniejszenie jednego ze składników żółci, mianowicie lecytyny, przez to ułatwione jest przesycenie żółci cholesterolem. Wykazane również, że zawarte w diecie produkty coraz bardziej oczyszczone, pozbawione błonnika pokarmowego wpływają na upośledzenie perystaltyki przewodu pokarmowego, zwalniając prawidłowe ruchy robaczkowe jelit. W efekcie utrudnione jest sprawne przechodzenie przez nie zawartości jelitowej, co sprzyja nadmiernemu rozwojowi bakterii w jelicie, a to zmniejsza ilość sodi żółciowych powracających do krążenia wątrobowo-jelitowego, a tym samym do wątroby. Dieta uboga w błonnik pokarmowy upośledza również obkurtanie się pęcherzyka żółciowego, powodując zaleganie w nim żółci. Badania prowadzone na zwierzętach wykazały, że dieta z dużą ilością rafinowanych węglowodanów, a pozbawiona błonnika pokarmowego, wywołuje u nich kamicę. Dodanie do takiej diety pektyn lub ligniny, stanowiących minimum 5% dobowej racji pokarmowej, zmniejsza tworzenie się złogów u Podanie celulozy hamuje powstawanie złogów, a podanie pektyn nawet powoduje ich rozpuszczenie. Łonnik pokarmowy bowiem wpływa na metabolizm kwasów żółciowych poprzez skrócenie pasażu pokarmu przez jelita, zmniejszenie kontaktu pokarmu z bakteriami jelitowymi, a zwiększenie produkcji kwasu henodezoksycholowego, którego działanie rozpuszczające złogi jest udokumentowane. Dając przegląd czynników wpływających na powstawanie kamicy żółciowej, chcę uzmysłowić, że występowanie tego słożenia jest zależne również od nas samych, od naszego nieprawidłowego trybu życia i odżywiania. O tym, jak w Etiopatagonezie kamicy żółciowej ważne jest prawidłowe żywienie dostosowane do rzeczywistych potrzeb organizmu, świadczy fakt, że złogi cholesterolowe powstają nie tylko u osób otyłych, ale również u osób gwałtownie odchudzających się. Diety niskokaloryczne prowadzące do gwałtownej redukcji masy ciała, zwłaszcza osób otyłych, mogą prowadzić do występowania kamicy żółciowej na skutek upośledzenia obkurczania się pęcherzyka żółciowego, co jest spowodowane zmniejszonym wydzielaniem cholecystokininy. Zjawisko to może być neutralizowane przez uzupełnienie składu posiłków niewielką ilością tłuszczów, albowiem uwolnianie cholecystokininy osiąga szczyt po spożyciu posiłku bogato tłuszczowego. Uwzględnienie tego czynnika jest szczególnie ważne w kontekście publikacji, które udokumentowały powstawanie kamieni żółciowych u osób otyłych, u których redukcja masy ciała przekracza 3 kg tygodniowo. Błędy żywieniowe u osób z kamicą polegają na zbyt dużym w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania na energię spożyciu kalorii. Wywiad żywieniowy wyraźnie sugeruje, iż większość pacjentów nie zaspokaja głodu, ale próbuje zaspokoić uczucie sytości. Mimo iż szybkość pasażu pokarmowego. Mimo iż szybkość pasażu pokarmu przez jelito cienkie jest taka sama u osób otyłych z kamicą, jak u osób z prawidłową masą ciała, to jednak wchłanianie substancji u osób otyłych jest wyraźnie zwiększone. Zwraca uwagę także wybitnie źle zbilansowanie składników odżywczych u osób z kamicą żółciową. Przede wszystkim obserwuje się wysokie stężenie tłuszczów, które dostarczają aż 44% energii dziennej, a stosunkowo niskie spożycie białka. Z badań wynika, że jest to tłuszcz mięsa i produktów mięsnych. Pacjenci z kamicą jedzą znacznie więcej potraw zawierających tłuszcz zwierzęcy kiełbasy, betkon, mleko pełne, sery, jaja. Przekąski typu chrupki czy psy, a także spożywają znaczną ilość słodyczy o dużej zawartości tłuszczu ciasta ciasteczka czekolady. Spożywane białko to najczęściej mięso i jaja. Stosunkowo mało białka zwierzęcego pochodzi z ryb i drobiu, a spożywanie jogurtów i kefirów należy do rzadkości. Mało jest także w diecie białka roślinnego. Kobiety pracujące zawodowo nie mają czasu na przygotowanie posiłków, w skład których wchodziłaby fasola, groch, soja, soczewica, zaś kobiety po 55 roku życia nie są do tego rodzaju produktów przyzwyczajone, albowiem inny model żywienia wyniosły z domu. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni z kamicą żółciową wykazują małą aktywność fizyczną i to zarówno pracujący zawodowo, jak i będący w wieku emerytalnym. Także zauważa się u tych osób nieprawidłowy rozkład posiłków w ciągu dnia. Wśród osób z kamicą pracujących zawodowo, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, sporażytnie zdarza się, aby posiłki były spożywane trzy razy dziennie, a prawie nigdy nie zdarza się, by dzienna racja pokarmowa była rozłożona na 4-5 posiłków. Najczęściej występuje spożywanie tej samej objętości pokarmu w ciągu jednego dwóch posiłków, często najbardziej obfitego w godzinach wieczornych. Również osoby już niepracujące zawodowo nie potrafiły zmienić swoich nawyków, a uczucie głodu występujące w ciągu dnia zaspokajają produktami takimi jak słodycze i chipsy. Nieprawidłowy rozkład posiłków, a zwłaszcza obfity, bogato tłuszczowy posiłek wieczorny może wywoływać napad budlowy. Z i obserwacji klinicznych wynika, że częściej objawy kamicy występuje w godzinach. Późno wieczornych i nocnych. Tak więc, czynniki regulujące motorykę jelita i pęcherzyka żółciowego, do których zalicza się przede wszystkim prawidłowe odżywianie, mogą być skuteczne w pierwotnej i wtórnej prewencji kamicy żółciowej. Przyzwyczajenia żywieniowe w większości rodzin, według których wychowywane jest już dziecko, unikanie regularnych posiłków, unikanie spożywania pokarmów bogatobłonnikowych, spożywanie głównego, obfitego posiłku w godzinach wieczornych, są to błędy popełniane przez większość społeczeństwa, a sprzyjające powstawaniu kamicy żółciowej. Nic więc dziwnego, że jest to tak częste schorzenie. Jednym z podstawowych warunków jest także przestrzeganie zasad higieny żywienia. Posiłki powinny być spożywane w spokoju i powoli. Zalecza się spożywanie 4-5 posiłków dziennie, w małych ilościach a częściej. U większości pacjentów stwierdza się bowiem zaburzenia w sprawnym obkurczaniu się pęcherzyka żółciowego zawierającego złogi. Posiłek jest bodźcem, pod wpływem którego pecherzyk żółciowy obkurcza się. I jeżeli posiłek jest obfity, to ta ilość żółci, która dostaje się z nim do przewodu pokarmowego, może być niewystarczająca do prawidłowego trawienia tłuszczów zawartych w tym posiłku. Żywienie powinno być lekkostrawne. Polega to na takim doborze produktów spożywczych i zastosowaniu takich technik kulitarnych, które czynią te produkty łatwiej strawnymi. Produkty smażone powinny być na tłuszczach roślinnych, jak oliwa z oliwek lub olej rzepakowy, bezerukowy. dotyczy to zwłaszcza osób, u których w rodzinie występuje kamica żółciowa, osób otyłych, osób z otyłością trzewną, kobiet stosujących hormonalne leczenie i pacjentów z kamicą żółciową, dotychczas bezobjawową. Powinni oni przestrzegać zasad prawidłowego żywienia, jaki obowiązuje we współczesnym społeczeństwie. Żywienie powinno zawierać pokarmy bogate w błonnik, a więc warzywa, owoce, zwłaszcza pestkowe, powinno być wzbogacone w otręby pszenne, kiełki, zarodki roślinne, albowiem wpływają one na poprawę perystaltykę przewodu pokarmowego, a tym samym pęcherzyka żółciowego i w pewnym stopniu modyfikują skład żółci. Pamiętać należy również o tym, by pokarmy były świeże posiłki nie przechowywane przez kilka dni w lodówce, a mięso nie było kilkakrotnie zamrażane i rozmrażane. Pozwoli to uniknąć infekcji pokarmowych, których jednym z objawów są biegunki powstające w wyniku zaburzeń prawidłowego składu mikroflory jelitowej. Wraz z licznymi zaburzeniami dochodzi do utraty soli żółciowych, co przy długotrwałych lub nawracających biegunkach może być przyczyną niedoboru prawidłowych składników żółci. Należy dbać także o higienę jamy ustnej i prawidłowy stan uzębienia, aby pokarmy, które są spożywane, były prawidłowo rozdrobione, a nie połykane w postaci dużych kęsów, co utrudnia trawienie poszczególnych składników pokarmowych. Przestrzeganie tych zasad prawidłowego żywienia pozwoli wpłynąć na utrzymanie właściwego metabolizmu kwasów żółciowych i cholesterolu, a także uniknąć pojawienia się dolegliwości u osób z obecnymi złogami w pęcherzyku żółciowym. Skuteczne usunięcie czynników ryzyka, a także eliminowanie wadliwego odżywiania może mieć znaczenie w profilaktyce nawrotów kamicy, zapobiegać pojawianiu się kamicy przewodów żółciowych u osób po usunięciu pęcherzyka żółciowego, a w przyszłości zmniejszyć występowanie kamicy w populacji ogólnej. Wystąpienie objawów klinicznych kamicy żółciowej, progresja tego schorzenia, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, wiąże się przede wszystkim ze sposobem odżywienia i z błędnymi nawykami żywieniowymi. Współczesna fizjologia żywienia kieruje się zasadą zapewnienia człowiekowi odpowiedniej energii oraz niezbędnych składników pokarmowych w ilościach i proporcjach odpowiadających fizjologicznym potrzebom organizmu. Dieta musi uwzględniać stan odżywienia, aktywność fizyczną, wiek, płeć i ogólny stan zdrowia, a wówczas będzie można uniknąć występowania tak popularnego schorzenia jak kamica pecherzyka żółciowego. Istnieje wiele zaleceń żywieniowych dla osób z rozpoznaną kamicą żółciową. Postępowanie zgodnie z tymi zaleceniami korzystnie wpływa na metabolizm kwasów żółciowych i cholesterolu, dzięki czemu zmniejsza ryzyko powstawania nowych złogów oraz zapobiega wystąpieniu różnych dolegliwości. Osoby z rozpoznaną kamicą żółciową powinny stosować dietę lekkostrawną. Codzienna racja pokarmowa powinna być podzielona na 5-6 posiłków spożywanych w miarę regularnie. Zbyt długie przerwy pomiędzy posiłkami, sprzyjają zaleganiu żółci w pęcherzyku. Zaleca się zatem posiłki częste, lecz niezbyt obfite jednorazowo. Nieprawidłowy rozkład posiłków w ciągu dnia, a zwłaszcza obfity, bogaty w tłuszcz posiłek wieczorny, może wywoływać napady bólowe. Ze względu na upośledzenie trawienia i wchłaniania tłuszczu u pacjentów występuje indywidualne zróżnicowanie w tolerancji tego składnika pokarmowego. Warto zaznaczyć, że znacznie lepiej tolerowane są tłuszcze roślinne niż tłuszcze zwierzęce. Niezwykle istotna jest również właściwa podaż błonnika pokarmowego. Wiąże się to ze zwiększonym spożyciem produktów zbożowych pełnoziarnistych i warzyw. Korzystne jest również wprowadzenie do diety trąb pszennych i owsianych. Błonnik pokarmowy poprawia nie tylko perystaltykę przewodu pokarmowego, ale także perystaltykę pęcherzyka żółciowego. Wpływa na jego prawidłowe obkurczanie się, a co zatem idzie na lepsze opróżnianie. Błonnik pokarmowy wpływa korzystnie również na skład żółci, przez co zapobiega tworzeniu się złogu. Pamiętajmy, że dieta jednak zawsze zależy od indywidualnych potrzeb oraz występujących dolegliwości. W celu spersonalizowania terapii warto skorzystać z konsultacji сделать это таким.